Terapia Simontonowska najczęściej odnosi się do systemu interwencji terapeutycznej dla chorych na raka i ich bliskich. Ale oczywiście ten system może być pomocny też innym chorym, ale równocześnie też zdrowym ludziom. Od czasu, kiedy zacząłem prowadzić zajęcia w 1988 roku, miałem wiele osób, które mi powiedziało: ach, gdybym wiedział to, czy umiał to 20-30 lat temu, to moje życie by dużo lepiej wyglądało. Także jest to system interwencji poznawczo-behawioralnych, wpływających na nasze myśli, emocje i działania, nasze postawy i przekonania, które w dużej mierze poprawiają nam funkcjonowanie. W sumie chodzi o to, żeby umieć sobie skutecznie radzić ze stresami codziennego życia. Jak Carl Simonton zaczynał swoją pracę w 1971 roku, był prawdziwym pionierem i nie było żadnych dowodów wspierających jego interwencję. Poza tym, że obserwował, że pacjenci zaangażowani w jego program mieli lepszą jakość życia, a niektórzy z nich doświadczyli wyzdrowienia, ustąpienia objawów onkologicznych mimo złego rokowania. I on porównał swoich pacjentów do pacjentów leczonych w najlepszych klinikach onkologicznych w Stanach i okazało się, że jego pacjenci mieli lepszą jakość życia. Średnio ich mediana przeżycia była dwukrotnie dłuższa oraz było większa ilość długotrwałych przeżyć, a ci, co zmarli, mieli lepszą jakość życia. Te jego badania były bardzo skrytykowane, bo faktycznie nie sprzyjały współczesnym, obecnie jakościowym czynnikom badań naukowych. I jak on je opublikował w 1980 roku, to był bardzo krytykowany i oczywiście nie było żadnych badań, które pomogły potwierdzić to. Później, od tamtego czasu, było opublikowanych 5 badań klinicznych, które pokazują, że interwencje psychologiczne wpływające na jakość emocjonalną i na obniżenie stresu oraz poprawę wsparcia społecznego chorych mogą mieć wpływ na przedłużenie przeżycia. Ale problem jest taki, że wiele osób skupia się właśnie na tym, że tego typu terapia może przedłużyć komuś życie. Współcześnie w terapii Simontonowskiej skupiamy się na jakości życia, a nie na jego długości. Także zwracamy uwagę na to, co ja mogę zrobić teraz, dzisiaj, żeby poprawić jakość swojego życia. Także skupiamy się na tym, żeby uczyć pacjentów umiejętności poprawy jakości życia, które mogą natychmiast zastosować. Bo czy ja poprawiam swoją jakość życia, to ja to natychmiast czuję, tak? I na przykład, czy odczuwam więcej radości w życiu, czy radzę sobie lepiej ze stresem, czy skuteczniej radzę sobie z negatywnymi emocjami, czy też skuteczniej radzę sobie z objawami fizycznymi, bo są interwencje poznawczo-behawioralne, czyli psychoterapeutyczne, które mogą nas nauczyć zmniejszać też cierpienie fizyczne, nie tylko emocjonalne, czyli zmniejszać dolegliwości bólowe, czy zmniejszać nudności, też są interwencje, które mogą pomagać w znużeniu, które jest takie częste, czy w nudnościach, które towarzyszą pacjentom. Także my uczymy tych wszystkich rzeczy, a równocześnie odnosimy się do rzeczy, których się pacjenci boją. Czyli mówimy o tym, co należy robić, czy jak można sobie radzić, jeżeli wystąpi nawrót choroby, czy pogorszenie zdrowia. Mówimy też o tym, jak obniżyć lęk przed śmiercią. Ponieważ to się okazuje, że lęk przed śmiercią obniża naszą jakość życia, a umiejętności radzenia sobie z lękiem przed śmiercią pomagają nam, są też tymi umiejętnościami, które pomagają nam żyć. To
Epikurus powiedział, że sztuka dobrego umierania i sztuka dobrego życia to jest jedno i to samo. Czyli te umiejętności, które pomagają nam umierać, pomagają nam żyć i odwrotnie. Te umiejętności, które pomagają nam żyć, pomagają nam umierać. Czyli jeżeli ja chcę umrzeć pewną śmiercią, na przykład w spokoju, otoczony ludźmi, którzy mnie kochają, względnie wolno od bólu, to ważne jest, żebym się nauczył żyć w spokoju, otoczony miłością i względnie wolno od bólu. My odbieramy nasze emocje, że one się biorą z sytuacji. I często mówimy, on mnie zdenerwował, ona mnie ucieszyła, to mnie zmartwiło. A szczególnie, jeżeli w odniesieniu do choroby nowotworowej mówimy, że diagnoza mnie przeraziła, tak? Czy wprowadziła w rozpacz. Gdy tymczasem, zgodnie z terapią poznawczo-behawioralną i z tym, jak pracuje ludzki mózg, to nie zdarzenia powodują, jak się czujemy emocjonalnie, tylko to, co my o tych zdarzeniach myślimy. I właśnie uczymy naszych pacjentów tego ABC emocji. Jeszcze jest D. Czyli A to jest zdarzenie aktywujące. Czyli coś ktoś powiedział, coś ktoś zrobił, albo dostałem diagnozę choroby nowotworowej. B to jest to, co ja o tym myślę. Jeżeli myślę o tym, że to już koniec, na przykład wobec choroby nowotworowej, że nie ma szans dla mnie, że na pewno umrę, że rak to wyrok śmierci, a że leczenie jest koszmarne i nic dobrego mi nie zrobi, to logicznym jest myślenie w C, że jest to w C, w tych konsekwencjach, tych odczuwamy emocje negatywne, czy odczucia emocjonalne takie jak depresja, lęk, strach, rozpacz. I działanie, tutaj D, ABCD, jest takie, że często nie poddajemy się leczeniu, które mogłoby być dla nas skuteczne. I unikamy tego leczenia, tak? Unikamy czegokolwiek, co nam o tym nowotworze przypomina. W terapii Simontonowskiej skupiamy się na tym B. Bo my nie możemy często zmienić tej diagnozy natychmiast, ale możemy pomóc ludziom, jak myślą o tej chorobie, jak myślą o leczeniu, jak myślą o procesie zdrowienia. I przez to mogą zmienić, jak się czują i jak skutecznie działają. Bo jest wiele, co można zrobić na każdym etapie diagnozy i na każdym etapie choroby. Trzeba sobie powiedzieć, że zgodnie z dostępnymi obecnie badaniami 68% pacjentów leczonych w Stanach Zjednoczonych na 20 najczęstszych nowotworów, niezależnie od zaanonsowania, po 5 latach jest wolno od tej choroby. Czyli można by ich uznać za wyleczonych. Oczywiście jako lekarze nie mówimy, a nastąpiło wyleczenie, tylko mówimy o remisji, bo zawsze się asekurujemy. Ale to jest ta zasadnicza rzecz, że ważne jest, żebym jak ja patrzył zdrowo na tą swoją sytuację. Bo jeżeli będę miał negatywne przekonania, to będę miał negatywne emocje i będzie też negatywne działanie. Jeżeli, bo sytuacja jest ta sama, jeżeli będę miał neutralne czy realistyczne przekonania, bo my uczymy pacjentów zdrowego myślenia. Pierwszą zasadą zdrowego myślenia to jest, że zdrowe myślenie jest oparte na faktach. Tak? My nie uczymy pozytywnego myślenia, my uczymy realistycznego myślenia i pomagamy pacjentom, jak zdrowiej myśleć o tej sytuacji, by mieć zdrowsze odczucie emocjonalne i działania, które wspierają nas w powracaniu do zdrowia. Nie uczymy pacjentów się cieszyć z choroby, to nie o to chodzi, ale też mózg daje nam też taką możliwość. Na przykład miałem kiedyś pacjenta, zawołano mnie na konsultację, że pacjent zwariował. To był młody człowiek. I właśnie dostał diagnozę ostrej białaczki i się ucieszył. I oni mówią, słuchaj, trzeba pod psychiatrę dla niego, bo on coś z nim jest nie w porządku. A on mówi, on chodził po pokoju i mówi, jaki jestem cię szczęśliwy, że mam tą diagnozę. Ja mówię, co się stało? Nie będę wysłany do Afganistanu. Także on, ponieważ ta diagnoza uwalniała go od tego, bo był żołnierzem i że miał, dla niego pójście na wojnę do Afganistanu było dużo gorsze. On się zaciągnął do wojska po to, żeby robić karierę, a nie żeby walczyć na wojnie. A tutaj po wrześniu 11
zaczęły być mobilizacja wojska i to, także to jego myślenie było, co się innym wydawało, zwariowane, bo większość pacjentów, którzy dostają diagnozę ostrej białaczki, mają negatywne przekonanie, w związku z tym negatywne emocje, ale u niego, mimo że dostał diagnozę białaczki, ostrej białaczki, jego przekonania były radosne, bo wolał mieć białaczkę. Tym bardziej, że była wcześniej wykryta, także nie zdążył mieć żadnych wielkich komplikacji i od razu włączono leczenie. I dlatego w C mógł odczuwać radość, że wolę białaczkę niż wojnę. Tym bardziej, że wojna była bardzo wbrew jego duchowym i religijnym przekonaniom. I teraz tak, i teraz te emocje z Korei nie tylko wpływają na nasze działanie, ale te emocje powodują wydzielanie różnych neuropeptydów. Bo my z reguły myślimy o mózgu jako o wielokrotnych połączeniach elektrycznych. I faktycznie, im więcej myślimy pewne myśli w B, to się tworzą nowe połączenia. Czyli jak my na przykład byliśmy przekonani, że rak to wyrok, ale jeżeli spojrzymy na fakty i zaczniemy się edukować, że wcale nie, że można wiele zrobić, że zaczynamy zmieniać nasze zdanie, czyli zaczynamy myśleć zdrowie i im częściej myślimy zdrowo, tym wykształcają się, zaczynamy być do tego przekonani i ewentualnie powstają, ostatecznie wytwarzają się postawy zdrowsze. A w tym samym czasie nasze emocje w C, nasze odczucia emocjonalne w C się zmieniają, a znowu te są odpowiedzialne za wydzielanie neuropeptydów i innych substancji, bo nie tylko, że mózg jest wieloma połączeniami elektrycznymi, ale też jest najbardziej złożonym gruczołem naszego ciała. I dotychczas wyodrębniono ponad 80 różnych substancji, które są wydzielane towarzyszącym różnym emocjom. Tak? I te substancje, podobnie też autonomiczny układ nerwowy i układ hormonalny poprzez przysadkę mózgową i nadnersza, to wszystko razem ma swój wpływ na poziomie genowym na nas, tak? Także na poziomie komórek odpornościowych. My wiemy, że na przykład śmiech zwiększa aktywność tych komórek naturalnych zabójców i zwiększa aktywność komórek, cytotoksycznych komórek T, które są wyspecjalizowanymi białymi krwinkami, krwinkami układu odpornościowego, które walczą właśnie, które eliminują, odnajdują i eliminują z naszego organizmu komórki nowotworowe. Także to jest część naszego układu immunologicznego. My produkujemy komórki nowotworowe przez cały czas i robiliśmy to, zanim się narodziliśmy, a nasz organizm potrafił je zidentyfikować i usunąć. Także to jest niesłychane. To są naturalne procesy, które w nas też trwają. Ale też my zachęcamy naszych pacjentów, by angażowali się w terapię i rozumieli tę terapię. Także czy chemioterapia, radioterapia, chirurgia, czy immunoterapia w tej chwili, czy hormonoterapia. My uczymy pacjentów, jak zdrowiej myśleć o tych terapiach, bo jest wiele zabobonów dotyczących leczenia onkologicznego, które niestety często odwodzą ludzi od potencjalnie skutecznego leczenia i wyleczenia. Często mówi się o mindfulness, czyli uważności. My używamy, Carl Simon ten używał bardziej określenia świadomości, czyli bycia świadomym tego, co się w naszym organizmie dzieje. I uczył też relaksacji i świadomego oddechu. Oczywiście teraz wszyscy mówią o mindfulness i uważności, ale to są różne nazwy dla tego samego. I wiemy, że najwięcej stresu chorzy w momencie diagnozy w tych myślach mają nie o tym, co się z nimi dzieje w danym momencie, tylko co z nimi będzie w przyszłości, co będzie z ich rodziną, jakie leczenie będą musieli przechodzić, żeby wyzdrowieć. Czyli stres jest związany z tym, co i w związku z tym mają negatywne emocje. Jeżeli natomiast skupimy się na chwili obecnej, pomyślimy, okej, w tej chwili jeszcze nie umieram, w tej chwili w sumie jestem w takiej samej formie, jak byłem wczoraj, tak? W tej chwili jeszcze mam energię, żeby się cieszyć chwilą obecną, bo właśnie
to jest to, że my uczymy naszych pacjentów, jak poprawiać jakość swojego życia w tej chwili, tu i teraz, bo tylko na to mamy wpływ. Nie możemy zmienić w tej chwili zmienić naszej przeszłości. Możemy się nią zamartwiać, możemy się na nią złościć, możemy mieć jakieś poczucie urazy z przeszłości, albo możemy się zamartwiać przyszłością, tak? Ale w ten sposób rujnujemy swoją teraźniejszość. A teraźniejszość jest jedynym czasem, który tak autentycznie mamy. Także właśnie poprawa jakości tej chwili obecnej. My uczymy tutaj, na pierwszych zajęciach, w pierwszym modulu uczymy 10 różnych umiejętności poprawiających jakość naszego życia w obecnej chwili. Także dajemy pacjentom wiele narzędzi, które mogą stosować natychmiast. I właśnie to świadome oddychanie, świadomy oddech, zwrócenie uwagi na chwilę bieżącą jest bardzo istotne. I teraz, jeżeli właśnie skupimy się na chwili bieżącej, zaczniemy myśleć, bo chwila bieżąca z reguły nie jest taka zła większość czasu, to chwilę bieżącą możemy w tym myśląc, możemy o przeszłości, która nie istnieje, albo o przyszłości, która jeszcze nie istnieje, możemy zmieniać nasze emocje. Także skupiając się, przepraszam, myślenie o chwili obecnej, poprawiamy nasze emocje i właśnie poprawiamy też wydzielanie tych różnych endorfin i zbawienny wpływ, czyli relaksacja, odprężenie chwili obecnej, ta uważność. Jest bardzo dużo badań zresztą pokazujących zależność między poprawą jakości życia przy uspokojeniem swoich myśli, przez to uspokojeniem swoich emocji i przez to mamy też korzystne czynniki fizjologiczne zmiany w organizmie. Czyli wracając do tego momentu diagnozy, dlaczego ludzie często w momencie usłyszenia diagnozy, mimo że dzień wcześniej chodzili, byli aktywni, cieszyli się życiem, w momencie, kiedy usłyszą diagnozę, mogą mieć się załamać psychicznie. Właśnie ze względu na to, co myślą o tej diagnozie, czy co myślą o tym leczeniu. I to jest jedna rzecz. Ale też wspomniałeś o tym, że niektóre osoby mogą mieć korzyści z choroby, tak? Że na przykład co się przestrzega, że teraz on, jak wspomniałeś, przyjął postawę ofiary. My nie lubimy patrzeć na osoby jako ofiary. Zresztą jeden z moich pacjentów zmieniał nazwę, bo ktoś napisał, że cancer victim, a on nazywał się, jestem cancer victor. Nie? Czyli nie jestem ofiarą raka, jestem zwycięzcą raka, pogromcą raka. Co się dzieje? Dzieje się mianowicie to, że choroba czasami, to jest część naszej pracy w terapii Simontonowskiej. My zadajemy pacjentom pytanie, jakie mają korzyści z choroby. Jeżeli chodzi o korzyści z choroby, co dobrego zdało się dzięki chorobie? Często pacjenci są oburzeni, aż nic dobrego się nie zdarzyło. Ale po dłuższej rozmowie dochodzi do tego, że mam więcej czasu dla siebie. Dbam o siebie, odpoczywam więcej. Łatwiej jest mi przyjąć pomoc od innych. Nauczyłam się prosić o pomoc. Nauczyłam się przyjmować miłość innych. Nauczyłem się okazywać miłość innym. Czyli to są... nauczyłem się cieszyć drobnymi rzeczami, których przedtem nie zauważałam. Także to są korzyści z choroby, ale te korzyści wskazują na ważne potrzeby, których sobie nie pozwalaliśmy zaspokajać bez choroby. Także my uczymy naszych pacjentów, jak uczynić zaspokajanie tych potrzeb bieżącym nawykiem. Także jak zmienić tryb życia, by zaspokajać te potrzeby, które odkryły te korzyści z choroby. Czyli żeby otrzymywać te korzyści, ale bez choroby. Wspomniałeś o tym, że jak ludzie dostają diagnozę nowotworu, to jakiś przełącznik może być im w głowach i nagle świat traci sens i pogrążają się w rozpaczy i tak dalej.
ale w dalszym ciągu większość ich organizmów w dalszym ciągu dobrze funkcjonuje. To są te same osoby. Tylko że sytuacja się staje taka, że rak staje się i jego leczenie staje się centrum ich uwagi. I schodzi na bok cała reszta ich jestestwa. I w terapii Zajmontonowskiej my pomagamy skupić się na tym, na tych wielu rzeczach, które z nami są w porządku. To jest jeden z podstawowych założeń filozoficznych terapii Zajmontonowskiej, że my skupiamy się na tym, co z nami jest w porządku, a nie na tym, co jest z nami nie w porządku. W tradycyjnych psychoterapiach ludzie byli analizowani, żeby znaleźć, co z nimi jest nie w porządku. My uważamy, żeby skupić się na tym i wzmacniać to, co z nami jest w porządku, a jeżeli jest coś do przepracowania, to na pewno wyjdzie to na bieżąco. Ja nie muszę patrzeć w przeszłość, żeby próbować coś naprawić w przeszłości. Oczywiście moje problemy dzisiejsze wypływają z moich doświadczeń lub braku jakichś tam doświadczeń z przeszłości, ale ja je rozwiązywać mogę tylko w bieżącej chwili. I my dajemy naszym pacjentom narzędzia, żeby je rozwiązywać. Także bardzo zgadzam się z tym, że każdy z nas ma olbrzymi potencjał. I ten potencjał leży też poza tym nowotworem. Także my w terapii Zajmontonowskiej staramy się właśnie zwiększać tę kreatywność pacjenta. Zwiększać radość, bo i też zabawa, ale też sztuka. Czy w naszym programie w Long Beach mamy absolwentów naszego programu Zajmontonowskiego, którzy prowadzą zajęcia z kreatywności, czy to pisania, czy wyrażania się poprzez sztukę. Bo ta część pozwala ludziom wyrazić swoje człowieczeństwo. Nie tylko tego raka, ale raka też. Także jakiekolwiek mają lęki z tym związane, mogą się wypowiedzieć, ale właśnie odnosi się do całości człowieka, a nie tylko do jednostki chorobowej czy skupionego na nim leczenia. Z jednej strony chcemy patrzeć na rzeczywistość taką, jaką jest, bez osądu, czyli na swoją diagnozę. I jednej takiej umiejętności, jakiej uczymy, to jest nieprzywiązywanie do wyniku. To znaczy zrozumienie, że ja mam wpływ, ale nie mam kontroli. Jedyny, największy wpływ mam na co? Na chwilę bieżącą. Czyli co ja mogę zrobić w chwili obecnej. I wiemy na przykład, że wyobraźnia ma olbrzymi wpływ. I my stosujemy siłę wyobraźni w świadomy sposób. Każdy, kto się martwił kiedykolwiek w życiu, to wie, jak to zmienia naszą fizyczne samopoczucie i faktycznie wpływa na naszą fizjologię i biochemię, martwienie się. A martwienie się to jest właśnie niezdrowe użycie wyobraźni. Wyobrażamy sobie różne negatywne scenariusze i to się przekłada na to, że nasz mózg nie wie, że te scenariusze istnieją tylko w naszej głowie. Mark Twain powiedział, w swoim życiu przeżyłem olbrzymią ilość strasznych rzeczy. Całe szczęście większość z nich się nigdy nie wydarzyła. I to jest głęboki wgląd. My martwiąc się przechodzimy przez te doświadczenia, które sobie wyobrażamy, jakby one autentycznie istniały i mamy podobne odczucia fizjologiczne, czyli nasz mózg i nasze ciało przechodzą przez podobną wyrzemaczkę, jak gdyby autentycznie ta sytuacja się zdarzała. A rzeczy, którymi się martwimy, najczęściej się nie dzieją. Dzieją się tylko w naszych umysłach, to co jak Mark Twain zauważył. I teraz w terapii Zajmontonowskiej zamiast, my robimy coś przeciwnego, czyli ludzie zamiast martwić się, czyli wyobrażać sobie niepożądane scenariusze, my uczymy ludzi zastępować to zamartwianie się wyobrażaniem sobie tego, czego pragniemy. Czyli wyobrażanie sobie na przykład, że mogę wyzdrowieć. Nie, że na pewno wyzdrowiem, bo tego nie wiemy i to byłoby pozytywnym myśleniem, ale że mogę wyzdrowieć. Czyli to wspiera nadzieję. Czyli my, nasza praca z wyobraźnią wspiera nadzieję. Teraz, jeżeli mówimy o nadziei, jest wiele nieporozumień na temat nadziei. Ludzie często myślą o nadziei w taki sposób zero-jedynkowy. Albo nadzieja jest, albo jej nie ma. O, tu już nie mamy nadziei.
Ale ważnym jest, żebyśmy rozumieli, że nadzieja jest zawsze. Dlatego ludzie nie... Często Carlowi Simontonowi zarzucano, że uczy ludzi fałszywej nadziei. Gdy tymczasem, jak on się zapytał, okej, mówicie, że ja uczę fałszywej nadziei, a czym jest nadzieja? Ludzie nie wiedzieli. Ze słownika Webstera wzięliśmy definicję i nadzieja jest to przekonanie, że to, czego pragnę, mogę osiągnąć. Nie, że osiągnę na pewno, ale że mogę osiągnąć. Czyli sama definicja nadziei zawiera w sobie nieprzywiązywanie do wyniku. I teraz ważnym jest, żebym ja wspierał swoją nadzieję, tak? Czyli jeżeli mam, czyli mogę ćwiczyć w wyobraźni to, czego pragnę, wyobrażanie sobie to, czego pragnę. Jeżeli zostałem zdiagnozowany z chorobą nowotworową, to najpierw mogę mieć nadzieję na to, że zostanę wyleczony i że wyzdrowieję. Bo to jest też ważne, że to jest proces dwukierunkowy, że to nie jest tylko, że ja jestem leczony, ale także ja zdrowieję. Także to jest też proces, który ja przechodzę. My się zajmujemy tym procesem zdrowienia u pacjenta, podczas gdy przechodzi przez leczenie onkologiczne. A druga rzecz, w tym samym czasie, jak ta diagnoza jest mi komunikowana o mojej chorobie, mogę, mając nadzieję na wyleczenie i wyzdrowienie, mogę równocześnie mieć nadzieję, że jeżeli się tej choroby nie da wyleczyć, ja nie będę mógł zupełnie wyzdrowieć z tej choroby poprzez pozbycie się jej, ja mogę zdrowieć na wielu innych poziomach. Na poziomie relacji z innymi, na poziomie emocjonalnym, na poziomie duchowym, na poziomie filozoficznym czy egzystencjalnym. Także mogę na przykład mieć zdrowsze poczucie sensu życia. Czyli to też jest proces zdrowienia, to nie tylko pozbywanie się choroby. Czyli nawet jeżeli fizycznie nie mogę pozbyć się choroby, to ja w dalszym ciągu mogę mieć nadzieję na to, że będę długo leczony, że będę mógł żyć długo. Zresztą wielokrotnie się mówi, że często choroba nowotworowa współcześnie jest chorobą przewlekłą, jeżeli nie można jej wyleczyć. I że mogę mieć całkiem dobrą jakość życia, cieszyć się życiem. I równocześnie w tym samym momencie mogę mieć nadzieję na to, że jeżeli nie będę mógł długo żyć, że wkrótce umrę, że umrę względnie wolno od bólu, otoczony ludźmi, którzy mnie kochają i w dobrym komforcie i ze spokojem umysłu. Tak? Czyli nadzieja jest mądra, nadzieja nie jest wykluczająca, że albo to, albo tamto. Nie, nadzieja jest bogata. Także jest zawsze miejsce na nadzieję. Carl Simon ten podkreśla, że ważne jest żyć z nadzieją i umierać z nadzieją. Ważne jest, żebyśmy wyobrażali sobie to, czego pragniemy. Czyli ja pragnę być zdrowy, czyli ja sobie to wyobrażam. Ale równocześnie ważnym jest, że jeżeli ja nie będę wierzył w ten obraz, to nie będzie to skuteczne. Dlatego ważne jest, żebym to robił bez przywiązania do wyniku. Czyli ćwiczył wyobraźni to, czego pragnę i wyobrażasz sobie siebie jako zdrowego, wolnego od choroby, zdrowego na wszystkich poziomach, a równocześnie, czyli angażował się w to, czego pragnę, a nie wyobrażał sobie to, czego nie pragnę. Także to jest, wydaje się, że to jest sprzeczność, ale to nie jest. To jest paradoks zawierający się w tym samym. Tak jak ja patrzę na pracę z wyobraźnią, to jest to bogaty element i do tego trzeba podejść indywidualnie, tak? Każdy z nas stosuje wyobraźnię w swój sposób i my uważamy, że każda osoba jest ekspertem w używaniu własnej wyobraźni. I my nie mówimy specjalnie ludziom, co mają sobie wyobrażać, tylko zachęcamy ich, żeby zwracali uwagę, jak się czują podczas tych ćwiczeń wyobraźni, kiedy wyobrażają swój proces zdrowienia, kiedy wyobrażają sobie swój proces leczenia, kiedy wyobrażają sobie, jak ich organizm pokonuje tę chorobę poprzez te mechanizmy, o których wspominaliśmy, ale także jak oni się lepiej czują. I teraz jest zależność między tymi obrazami, a tym, jak się w danej chwili czują. I to jest istotne, żeby używali takich obrazów, jakie mają dla nich sens, i które pomagają im się w danej chwili czuć najlepiej, jak mogą. Także nie ma jednego wyobrażenia. Dla niektórych właśnie wyobrażanie sobie, znaczy wszystkich zachęcamy do wyobrażania sobie pożądanego wyniku, tak? O to chodzi. Tak? Czyli to, czego pragnę, być jasne, mieć jasne w wyobraźni to, czego pragnę.
Ale u niektórych osób wyobrażanie sobie to, czego pragnę, natychmiast powoduje, że wyobrażają sobie to, czego nie mają, szczególnie jeżeli są ciężko chorzy. I dlatego my dajemy pewien spektrum możliwości wyobraźni, zamiast mówić, jedynym sposobem jest wyobrażanie sobie, że już jesteś zdrowy. Zachęcamy do tego, żeby to było zawsze częścią ćwiczenia z wyobraźni, ale nie jedyną. My spotykamy pacjenta tam, gdzie pacjent jest, a nie gdzie chcemy, żeby był. Także my patrzymy na pacjenta właśnie, my nie doszukujemy się, co z nim jest nie w porządku, tylko co z nim jest w porządku. I właśnie jakąkolwiek perspektywę mamy, pomagamy my z tą perspektywą pracować. I oczywiście podczas wzrastania ta perspektywa mu się poszerza. I też ta praca z wyobraźnią się poszerza. My pracujemy z chorobą, przecież jednym z takich elementów naszej pracy właśnie podczas drugiego modułu terapii Simondonowskiej to jest właśnie rysowanie. Rysowanie samego siebie, rysowanie pomocy, jaką się otrzymuje, rysowanie własnej choroby, rysowanie jak on wyobraża sobie zdrowienie z tej choroby, jak wyobraża sobie różne formy leczenia, w jakich bierze udział i cokolwiek mu pomaga radzić sobie z tą chorobą. Także to jest bardzo istotny element, że my i wtedy, bo trudno zakomunikować innej osobie, co ja sobie wyobrażam. I właśnie przez rysunek my możemy zobaczyć, jak pacjent widzi siebie w swoim otoczeniu, ze swoją chorobą, w swoim leczeniu. I wtedy na przykład możemy zobaczyć, że na przykład że rysunek jest bardzo jasny i że pacjent widzi wiele dobra wokół siebie, przyjaciół, rodzinę i wiele różnych źródeł od pożywienia poprzez zdrowy ruch, zdrowy tryb życia. Widzi wiele źródeł zdrowia dla siebie i siły. Natomiast inni pacjenci mogą, ten rysunek może być zdominowany przez chorobę i ta choroba jest takim największą plamą, powiedzmy, najbardziej kontrastowym elementem, a cała reszta jest gdzieś po boczu malutka i nie aż tak silna. Także my pomagamy pacjentom odkryć, gdzie są w danej chwili i pomagamy im wzrastać z tej perspektywy, z której patrzą, a nie gdzie my byśmy chcieli być. Czyli my nie narzucamy im żadnej perspektywy, czy nie mówimy, że coś jest lepsze, czy jest gorsze, tylko mówimy, gdzie jesteś. Spotkajmy się tam, gdzie ty jesteś. I pracujmy z tym, co nam pokazujesz, tym, co przynosisz na terapię. Faktem jest, że wiele osób używa takich wyobrażeń batalistycznych, czy wojennych, militarnych w zdrowieniu z choroby i w leczeniu. Mówi się walka z rakiem i tak dalej. Zresztą i potem na przykład jak się słyszy, no, że przegrał walkę z rakiem, czy walczył do końca. Nie? I my, jeżeli to jest optyka, która pokazuje chorobę jako wroga i śmierć jako porażkę. I to niestety jest tak głęboko zakorzenione w naszym sposobie myślenia, ale z drugiej strony jest to zgubne. Bo każdy z nas umrze. Także śmierć dotyczy każdego z nas. Śmierć jest częścią życia, nie jest żadną porażką ani klęską. Dlatego ważne jest, żebyśmy spojrzeli na chorobę jako bodziec do tego, by przekształcić swoje życie. Jest wiele czynników wpływających na chorobę, ale wiemy, co pomaga nam zdrowieć. Że i choroba może być takim bodźcem do tego, żebym zmienił swój styl życia, żebym zmienił swój styl myślenia, żebym zmienił swój styl relacji z innymi, żebym odkrywał głębie znaczenia swojego istnienia. Na tych wielu poziomach, pod poziomem poznawczego, poprzez emocjonalny, fizyczny, duchowy, międzyludzki, filozoficzny czy egzystencjalny. Na tych wszystkich poziomach ja mogę wzrastać. Czyli patrzeć się na potencjał wzrostu i zrozumienia raczej niż na właśnie takim
w takiej walce. Bo jak pierwsza książka w Polsce, która się ukazała, to była pod tytułem Zwyciężyć chorobę. Ale nie, mimo że niektóre osoby odbierały to właśnie jako takie odzwierciedlenie takiego batalistycznego podejścia, w niej napisałem, że zwyciężenie choroby niekoniecznie oznacza uwolnienie się od niej, ale raczej to, że ja mogę żyć tu i teraz, dzisiaj, w tej chwili, taką pełnią życia, jaką tylko mogę, niezależnie od choroby. I właściwie to jest ostateczne uzdrowienie, także ja mogę się radykalnie zaakceptować i realizować w obecnej chwili, niezależnie od mojego stanu zdrowia. I to w moim pojęciu jest ostateczne uzdrowienie. Jak ja mogę wypełnić obecną chwilę, jak najpełniej nią żyć. To, co robicie w tej onkoprzestrzeni, jest niezwykle istotne. Bo raz, że oferujecie bardzo szeroką paletę różnych aktywności, a wszystkie z nich jeden taki główny temat, że jeżeli ktoś znajdzie tę swoją aktywność, to ją odczuwa radochę, tak? Czyli zwiększanie radości do życia. I to jest niezwykle istotne. To jest odkrywanie tego, co sprawia mi radość, jest niezwykle ważne. Bo to jest różnica między radością a przyjemnością. Radość jest spójna z moimi wartościami, z moją fizjologią, z moją naturą, z moimi relacjami z innymi. Natomiast przyjemność jest nie zawsze. Nie? To jest to, co rozdzielano w starożytnej Grecji między eudaimonią, tą radością, szczęściem, i hedonią, przyjemnością fizyczną. A po tej przyjemnościach czasami może nas na drugi dzień głowa boleć, albo możemy mieć trudność wstania z łóżka. Natomiast nie lubimy czasami niektórych przyjemnych rzeczy wspominać, że najchętniej byśmy o nich zapomnieli, tak? Albo się ich wstydzimy. Natomiast jeżeli chodzi o radość, rzeczy, które robiliśmy z autentyczną, szczerą radością, zawsze wspominamy z radością i jeżeli się z nimi dzielimy, to się dzielimy też z radością i często osoby słyszące to też, mimo że w tej chwili się to nie dzieje, odczuwają radość. I sobie wyobrażam, jaką radością jest dla ciebie i dla wszystkich ludzi wokół ciebie i onkoprzestrzeni związane, jaką radością jest dawanie radości. I bo pomnażanie radości jest takie, że nikomu jej nie ubywa. Wszyscy mają jej coraz więcej. A proces zdrowienia jest właśnie istotny. Dlaczego radość jest tak istotna w procesie zdrowienia? Bo radość zwiększa naszą energię i zwiększa naszą kreatywność. A proces zdrowienia jest z definicji procesem, który wymaga energii i wymaga kreatywności. Jest procesem twórczym. Także to, co robicie w onkoprzestrzeni, jest niesłychane i niezwykle spójne z tym, co robimy w terapii Simontonowskiej. Na moich stronach amerykańskich mamy takie filmiki wideo i mamy odniesienie do literatury mówiącej o tym. Także teraz jak umysł poprzez nasze przekonania i emocje i różne procesy fizjologiczne może wpływać na proces zdrowienia. To są nieźle opisane i są odniesienia do literatury. Nie lubimy o tym mówić, żeby nie obiecywać zbyt wiele pacjentowi. I teraz jeżeli, bo jest to taka druga strona tego medalu jest to, czy jeżeli ja mogę wpływać na te procesy zdrowienia, a proces nie przebiega tak, jak bym chciał, to znaczy, że ja coś nie robię właściwie. Dlatego my uczymy tego nieprzywiązywania do wyniku, że zrozumienie, że ja na dobrą sprawę nie wiem, czy to, co robię w tej chwili, przedłuży moje życie. Jedyne, co wiem, to to, że jeżeli te umiejętności, których my uczymy, że mogę poprawić jakość swojego życia i natychmiast to czuję, jeżeli poprawiam jakość swojego życia. A zdecydowanie, jeżeli chodzi, zasięgałbym jakiejś pomocy, to zdecydowanie szukałbym tej pomocy od osób, po których widać, że przynoszenie tej pomocy sprawia im radość, raczej niż więcej cierpienia. Także to jest istotna rzecz, że właśnie to, co wy w onkoprzestrzeni robicie, wy wypływacie z własnej radości, to, co sprawia wam radość, dzielicie się tą radością. Także to, co wy robicie w tej onkoprzestrzeni, wy robicie z radością i jest odbierane z radością. Jest to szerzenie radości.
Dlatego trudno mi sobie wyobrazić, że ja mógł robić to, co ja robię, gdybym nie odczuwał radości w niesieniu pomocy. A trudno odczuwać radość w niesieniu pomocy, jeżeli się jest mało skuteczny w tym. Także ja stosuję terapię, które uważam, że są najskuteczniejsze i które przez cały czas terapia Simontonowska się rozwija i rozszerzamy nasze interwencje poprzez to, co w danej chwili jest uważane przez naukę za najskuteczniejsze.